Czy widziałeś? Dragonflight Free Trial. Co to jest? Take flight with the free expansion trial. Grab your favorite character and we'll grab you a dragon. This is your chance to... Okay. All players with active WoW subscription or game time will be able to play the dragon... Trial experience. Tak, będzie dzisiaj Cyberpunk. Ej, czat, jak macie aktywną subskrypcję, to będziecie mogli zagrać trialową wersję Dragonflighta do 4 czerwca. Czyli macie cały miesiąc. A i macie jeszcze do 15 maja macie 40% off. Ale czekaj, czym się różni ta wersja od zwykłej wersji? Trial, no dobra, to jest gwiazdka, ale gdzie to jest wytłumaczone ta gwiazdka? Required subscription does not include WoW Classic, Dragonflight Expansion to June 4, period, Dragonflight... No ale dobra, to czekaj, ale to co to jest? Continue your adventure, beyond the trial experience... Ale czym jest ten trial experience? Dlaczego oni nie mogą wytłumaczyć? Ember of the Six updates... Dobra, the third of the six content updates in 2023... No ale tutaj nie ma tego, play now. Pliki do pobrania. Twoja przygoda rozpoczyna się w Battle.net. Tyle, że po 4 czerwca musi kupić dodatek trial upgrade na 30 dni. Znaczy bardziej mi chodzi o to i co oznacza trial, czy jakby... No zobaczymy na WoWheadzie. Glyph of Omen of Clarity added. O, jakieś dowodka rzeczy są. Dragonflight Client. WotLK update. Zaraz zobaczymy co to za upgrade'y jakieś tu się porobiły. Glyph of Omen of Clarity. To jest jakiś... A, to jest dla druida jakieś tam. A to w dupie mam druida. W dupie mam druida. Co to jest, kurde? The public test run for Wrath of the Lich King has been updated, but the server... Blizzard announced testing will begin my first surprise. The client has been updated to... Oni zupgrade'owali ten klient tego. Zupgrade'owali klient Wrath of the Lich King do Dragonflighta, czyli jakby teraz WotLK będzie postawiony na Dragonflightie i teraz zobaczycie, że będziemy mieli te takie opcje graficzne i interfejs będziemy mieli. Aha, mam nadzieję, że nie spierdolą mi interfejsu, ja chcę mieć zwykły interfejs. Rejsunio, wejdź sobie na wykrzyknik ity. Ja ci to wpiszę, wykrzyknik ity. Masz mój główny kanał i na głównym kanale masz film. Jest 52-minutowy film o wszystkich wersjach WoWa. Możesz sobie przeklikać i się dowiesz. Bring your friends Dragonflight Expansion Trial. O! Czy oni tu coś napisali sensownego? Character prefer exploration matters. Dragon Riding, take your profession and experience the early campaign quests. Okej. Game time subscription. The players who participated in previous Dragonflight trial, your Dracter Evoker will be available to continue. Dobra, czyli będziesz mógł sobie grać bez żadnego problemu, tak? Ale to co, możesz maksymalny level wbić na tym trialu, czy co? Bo właśnie o to mi chodzi, że do którego levela możesz grać? Nigdzie nie ma powiedziane. Że abonament zniosą? Nie. I na 62 skończył. Grałem i się na 62. Okej, no chyba, że tak. Czyli masz trial, czyli możesz sobie, kurczę, wbić 2 levele. Okej. Alchemist. I would like to barter. Tailoring. Gdzie jest ten... Tu był jakiś kret, który miał jakieś rzeczy. Engineer, inscription. O, Unearthed Fragment, Coin Exchange, dobra. Mam 15 takich rzeczy. Okej, kąty. Aha, dobra. Whelpling Small Chest, Whelpling Hefty Chest, Whelpling Drake Small Chest, Shadow Flame. Available for purchase once a week. A ile ja mam tego tutaj? Nawet nie mam, kurczę, bo bagnona nie mam. Many wants it and coveted bobo. Nie wiem co to jest. No, czekajcie, kupię sobie to. I teraz mogę znowu zupgrade'ować moją brońkę, tak? Dobra. Te levele od 58 do tego. Dobra, rozumiem. A, czyli moi drodzy, do 4 czerwca, jak macie abonament, czyli na przykład gracie tylko w klasika, możecie sobie pograć również w Dragonflighta. Znaczy, ja jeszcze potrzebuję kolejnego. Drake Shadow Flame. Drake Shadow Flame Crest, dobra. Drake Shadow Flame. A tamto to co to było? Czekajcie, Drake Shadow Flame Crest, a to jest Whelpling. I teraz tak, zobaczmy to tutaj. Aha, nie mam teraz tych, kurde. Ale będę mógł sobie wziąć to w sumie. A to jest tylko raz na tydzień mogę kupić. 10 Drake Shadow Flame, dobra, uwaga, weźmiemy sobie, kupimy to. Pyk, i mamy teraz to i sobie upgrade'ujemy. Ty, no taką brońkę będziemy mieli dojebaną. Muszę sobie tego. Czekaj, Drake Shadow Flame Crest? Ja mam tutaj Drake Shadow Flame Crest. Aha, ale ja chyba nie miałem tych. Ja chyba nie miałem tych Flight Stone'ów, nie? O, miałem, patrzcie. Ty, no kurde, jaką ja broń sobie tu mogę zrobić. Ja pierdzielę. Wiecie, prawdę i dlatego... Czekaj, co ty gadasz, gościu? Chyba, że to będzie tak jak tutaj. To już nawet nie wiem. Tak w ogóle to gdzie jest, kurde, Nexosa opętało 3 od Kezigo? A był w ogóle Nexosa opętało 3? Była trzecia wersja u Kezigo? A to nie wiem, wydaje mi się, że tylko było 2 części. Ale mogę się mylić. Karakota. Nie opłaca się upgrade'ować póki co giru. Wiem, dlatego to robię. Aha, idealnie. Found in Old World Dark Shore. Speak with Zoridormy travel in time before the War of Thorns. O co chodzi tutaj? Shimmering Snail. Shimmer Shell, to jakieś coś trzeba tam wrócić? No jest to, są jakieś temki. Flight Stone, to jakąś granitę musimy, ten... Guanite. Guanita! My goblin cohorts are really excited for the explosive potential of guanite. Guanite. Shale waves, they seem to deposit the stuff. Jezu, muszę 24 tego zdobyć? Co za WotLK jest durne. I po jednym będę dropił? Czy ja naprawdę po jednym będę dropił? Litości, co to za tego? Chyba, że mogę tutaj... Okej, dobra, na szczęście. A mogę tu spulować chyba, widzę. O, gdzie on po las? Kurwisko, ty. Gnoju! Czy będzie dzisiaj cyber? Tak, będzie. A to gdzieś tak około godziny 22. Czekam na jedzonko. Za chwilę przyjedzie Moniczka, zjemy sobie coś, obejrzymy i później pójdziemy na cyberka. Dobra, tutaj dobra, trochę na szczęście więcej już jest tej guanity. Kiedy cyber? No właśnie, już wam powiedziałem. Ej, kto z was jutro idzie do jakiejś szkoły albo do tego? A nie, do szkoły... A czekaj, nie, jak są matury, to chyba szkoły nie ma, nie? To wy macie długi weekend, niektórzy, to jest podstawowy. Tam z gimbazy, czy tam z której tam klasy teraz jest. Matura jutro z Angola. Ale macie przerąbane. Nie no, kurczę. No właśnie, do pracy, kurczę. Do pracy wiele osób idzie. Guanita. Malicja, masakra. Nie udało się wziąć wolnego czat? Kurczę. To sadkę, bo to można było saki długi zrobić, nie? O, tu jakieś guano, kurde, mi się dropło samo. Nieźle. A ty mnie czynisz? Wiesz co, Kirito Kamu, już dzisiaj robiłem rage'a na ten temat. Durne to jak, kurde, nie wiem co. You handled the situation excellently. Hopefully not literally. At least not without gloves. Not without gloves. Kobiety nie stresują się. Dokładnie, tak to jest. Tak to jest, czad. Dobra. Jezu, myślałem, że syn płacze, ale patrzę na... Czekajcie, a może kamera mi się zlagowała? Czekajcie. Nie no, śpi. Największą bolączką nowego patcha jest to, że addony nie działają. No, sludge, totalnie. Sludge. Sludge. Lubię postacie, które wprowadzałem do WoWa. Te poboczne nawet bardziej niż główne. No, ten ziomek tutaj z tymi mapkami, całkiem spoko. Może jedną mapkę by się udało zrobić, zaraz zobaczymy, czy ja te barter stone mam. Aha, tylko jedną mapę on tylko miał. Ah, fuck you. Nimer Rock Time Shell, dobra. Ciekawe skąd te mapy można pozdobywać w sumie. Czemu ten human brzmi jak Robin Atkin? Nie mam pojęcia, ale gość jest wkurzający, tyle mogę powiedzieć. Czy tu przypadkiem nie było wyścigu ślimaków? Powinno być więcej aktywności, kurczę. Dobra. This all the dig map that I know about. We need to wait until I can track down another. Aha, czyli to jest weekly ten. Weekly ograniczenie, ile można ogarnąć. Będzie dzisiaj cyberek około godziny 22, może chwilę przed. Kwestia jest taka, że tego... Kwestia, moi drodzy, jest taka, że za chwilę jedzonko będę miał, to sobie zjem i tego. Hyper Renown. Dobra, skip, zobaczmy, mam... Zaraz 6. level będę miał. Fling Stones i jakiś dym. Co ja tu mogę zdobyć w ogóle z tego? Jest coś ciekawego? Aha, jakiś taki secik. Ej, fajnie, fajnie pasuje ten do tego. Jakiś tutaj, kurczę... Diamond Pickaxe. Jezu, te mounty są okropne. Kto designował te płaszczki? Jest takie połączmy smoka i płaszczkę. To wygląda okropnie, to wygląda... Tak nieudany eksperyment Netariona. Może chyba o to chodziło. Jakieś pety, jakieś buty. 415 i ten level. Nexosa, co dropił cię na kanale? Wiesz co? U mnie na kanale dropi coś takiego. Jest taki portal. Od 15 maja będzie maucik TCG Blazing Hippogriff. I teraz czekaj, zaraz pokażę ci, jak ta zabawka wygląda. Moi drodzy, Eterale portal, coś takiego. Return z YouTube Waldraken. To jest, moi drodzy, nic innego jak nowy Hearthstone, którego możecie ogarnąć. Teleportujecie się takim, zobaczcie, widzicie? Tworzycie takiego portala, jak ci mieli. Jak mają Eterale właśnie. Fajna animacja, całkiem spoko. Spoko, że to nie jest tylko takie, o, rozstaw sobie kurde portal eteralowy, tylko to rzeczywiście jest taki Hearthstone. Zajebiste, bardzo fajne. Ja dobrze pisałem? No, widzisz. Wielkie umysły myślą podobnie, tak co naprawdę to podjebałem tobie pomysł na powiedzenie tego. Więc to jest taki ten, nie? Taki itemek można sobie tutaj zdobyć. Później będzie maucik. Widzę, że oni totalnie rozdają te mounty teraz na lewo i prawo z TCG, Training Card Game. Więc... No cóż, ci, którzy mają te mounty, smuteczek, już nie będziecie mieli rzadkich mountów. Dobra, chodźcie. Pójdziemy sobie może jeszcze chwilę na hardkorka. Dopóki Moniczka nie przyjechała z jedzonkiem, to musimy chwileczkę jeszcze coś sobie pograć. Ale to tutaj ta sytuacja mnie totalnie rozjebała na łopatki, nie? Z tym, kurczę, kto to w ogóle wymyślił, nie? Kto stwierdzi, że to będzie dobry pomysł? Nie rozumiem. Ale najgorzej. Z drugiej strony, czy to nie powinno być... Czy ja nie powinien przyjąć filozofii Pawła Pawłowicza, Flamiego, i powiedzieć, że jak jakiś frajer to kupi, to beka z nich i tyle. Czy dalsza część kampanii jest zbugowana, czy będzie w przyszłym tygodniu? Będzie w przyszłym tygodniu.